przy jarosławskiej kolegiacie Szopkę codziennie odwiedza wiele osób. Najbardziej budzi zainteresowanie wśród najmłodszych, gdyż znajdują się w niej żywe zwierzęta. Są tutaj osiołek, baranki, kozy, króliki, a także domowe ptactwo. W centrum Szopki znajduje się wizerunek Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Kolegiata mieści się blisko centrum i została wybudowana w XVI wieku. Posiada bogatą historię. W 1773 roku stanowiła magazyn wojskowy dla Austriaków, a w 1863 jej wnętrze zostało spalone. Po remoncie została konsekrowana pod wezwaniem Bożego Ciała przez biskupa Przemyskiego. Pierwsze elementy ruchomej szopki w Bazylice Marii Panny w Jarosławiu powstały już w 1974 roku. Jednakże w latach 2006-2007 powstała nowa szopka, gdyż poprzednia z powodu kiepskiego stanu musiała zostać zdemontowana. Obecnie w czasie świątecznym można podziwiać piękną ruchomą szopkę. Znajduje się tutaj makieta Bazyliki Jarosławskiej, studzienka, a także makieta Jasnej Góry. Bardzo ciekawym elementem jest również dolna część szopki przedstawiająca fragment miasta, gdzie odtworzone zostały budynki, takie jak Jarosławski Ratusz, kamienice, a także studnia na rynku. Dodatkowym efektem jest zmieniająca się sygnalizacja świetlna oraz zapalające się i gaszące światło oznaczające dzień i noc. W kościele farnym pod wezwaniem świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Rzeszowie można oglądać szopkę tradycyjną. Mieści się ona w prawej bocznej nawie. Świątynia ta należy do najstarszych w stolicy Podkarpacia i znajduje się w samym centrum miasta. Została wybudowana w XIV wieku.
kościele Bernardynów w Rzeszowie można podziwiać piękną, ogromną szopkę. W centrum znajduje się grota z nowonarodzonym Jezusem oraz Maryją i Józefem. Jest tu wiele ruchomych figurek, od kowala podkuwającego konia po wędkarza łowiącego nad rzeką ryby. Każda z figur przedstawia czynności z życia codziennego. Kościół powstał w XVI wieku. Na początku był mały i drewniany. Z trudem mieścili się w nim wierni przybywający z Rzeszowa i okolicznych miejscowości. Budowę murowanego kościoła rozpoczęto w 1610 roku. Do dziś jest to miejsce codziennie odwiedzane przez wiele osób. W 2008 roku świątyni tej nadano tytuł bazyliki. Czytała Katarzyna Barżewska.